pokażę. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu za wytrwałość, wszystkim osobom, które zostały. I od razu mam taką pierwszą refleksję. Czy mamy wolną wolę? A co innego Państwa tu trzyma? Prawda? Dobrze. Nie chciałbym, żeby ten ostatni w dniu dzisiejszym wykład, może bardziej prelekcja, były zbyt seriozne, chociaż pojawią się tam pewne informacje jakby ściśle biologiczne. Natomiast też chciałbym, żeby ta moja refleksja no też była pewną inspiracją także do tych treści wcześniejszych, które w ramach tego sympozjum się pojawiły, ponieważ refleksja nad wolną wolą tak naprawdę pokazuje nam zakres naszego działania. Ale to za chwileczkę. Otóż, proszę Państwa, problem wolnej woli jest fundamentalny i sprawa jest tak oczywista, że to właściwie komentarza nie wymaga i intuicyjnie wydaje nam się, że taką wolę mamy jak najbardziej. Gdy przychodzi do konkretów, do uściślenia, co przez to rozumiemy, czym ona się przejawia, zaczynają się schody. Te schody ciągną się za nami od starożytności. Problem był w różnych epokach rozwijany na różne sposoby, ujmowany, czasami wzajemnie sprzeczne, co pokazuje, że bez wejścia rzeczywiście w materię, czyli w konstrukcję naszego układu nerwowego, naszych mechanizmów behawioralnych, właściwie bardziej tego problemu zgłębić nie jesteśmy w stanie. Tu refleksja filozoficzna w pewnym momencie gdzieś nas zawodzi. Oczywiście niektóre intuicje były słuszne, a jakże, ale o tym wiemy dopiero z perspektywy właśnie neurobiologicznej. Stąd myślę, że warto też kilka kroków w tą stronę zrobić. Proszę Państwa, na przestrzeni dziejów pojawiały się bardzo różne definicje wolnej woli. Ja kilka z nich, bynajmniej nie wszystkie, nawet nie starałem się wszystkich definicji przedstawić, bo to też przekracza zupełnie moje kompetencje i także ramy tego wykładu. Natomiast kilka przynajmniej takich spojrzeń na to, jak tą wolną wolę należałoby rozumieć, Państwu proponuję. Po pierwsze, brak zewnętrznego przymusu działania, tak? Działam wewnętrznie. No dobrze, ale pytanie, no ale to może mam wewnętrzny przymus, nie zewnętrzny. Więc tutaj widzimy też sugestię, że chodzi o możliwość dokonania wewnętrznego wyboru. Jeśli tak, to znaczy, że muszę mieć jakieś możliwości. Muszę rozpoznawać wewnętrzne możliwości i wtedy dopiero pomiędzy nimi w wolności dokonywać, znaczy podejmować decyzję, dokonywać wyboru. Właśnie to jest także kwestia bycia świadomym tych procesów decyzyjnych, które gdzieś tam w mojej głowie się dzieją. No, Skinner uważał inaczej, to jest możliwość osiągania pozytywnych bodźców, czyli jakby sterowania już tutaj swoim zachowaniem w kontekście środowiska zewnętrznego. Albo to, kiedy całe nasze akty wypływają z osobowości. No ale, drodzy Państwo, przyznam szczerze, że aczkolwiek możemy to intuicyjnie jakoś uchwycić, to bardzo niekonkretna jest ta definicja wolnej woli. No co to znaczy, nasze akty wypływają z całej naszej osobowości? Co się pod tym kryje? Co autor przez to rozumie? No niemniej również taka definicja wolnej woli także jest. Można na to popatrzeć bardziej biologicznie, przystosowawczo. Jesteśmy wolni, kiedy nasze działania służą naszemu dostosowaniu do warunków środowiska. No ale wtedy powiedzielibyśmy, trochę to siedzi w imperatywach biologicznych i tak do końca nie mamy pewności, czy to, co robimy, robimy w wolności, a może nie. No, mam jeszcze inne. Wolność ducha umożliwiająca rozumne opanowanie namiętności, czyli kontrola nad naszymi wewnętrznymi poruszeniami, wewnętrznymi stanami biologicznymi, tak? Nie idziemy za nimi, mamy świadomość ich istnienia i potrafimy się zatrzymać, a w innej sytuacji zdecydować, że za tym naszym wewnętrznym pragnieniem w danym momencie pójdziemy. Także możliwość chcenia. Ja chcę podjąć taką decyzję. Nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał Matrix, ostatnią część. Pamiętacie Państwo? Tam jest ta scena walki Neo z tym agentem Smithem. No i ten agent Smith widzi, jak ten Neo ciągle powstaje i mówi, dlaczego? Dlaczego? Prawda? Panie Anderson, dlaczego Pan to robi? Jaka jest odpowiedź? Bo tak chce. Prawda? To można by tak najkrócej ująć, jest takim spojrzeniem wolnej woli.
Myślę, że ta definicja, która notabene została zapisana w katechizmie Kościoła katolickiego, całkiem fajnie oddaje to, co te wcześniejsze intuicje również proponowały. Zakorzeniona w rozumie możliwość działania albo niedziałania, czynienia tego albo czegoś innego, czyli podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Dalej nie wiemy, jak to miałoby się dziać, ale przynajmniej na tym poziomie ogólnym, takim organizmalnym, możemy się z tym jakoś zgodzić. No i proszę Państwa, to, co też pobrzmiewało w tych wcześniejszych wystąpieniach, bez wolnej woli właściwie trudno mówić o podmiotowej edukacji. Nie ma właściwie takiej możliwości. Proszę zauważyć, że jeśli szkoła ma uczyć, to będzie eksponowała i rozwijała inne zdolności psychiczne człowieka, aniżeli w przypadku, gdy szkoła ma wychowywać, prawda? Mamy wtedy inne akcenty rozłożone. Te własności, może inaczej, własności naszego umysłu jakby wynikają z funkcjonowania odmiennych elementów naszego układu nerwowego. W związku z powyższym, jeżeli Państwo jako nauczyciele dostają takie zadanie uczyć i wychowywać, no to zobaczcie, że w tym momencie decydenci dokładają Wam podwójnej roboty. Można powiedzieć, że przy okazji właśnie poprzez przykład da się jedno z drugim trochę pożenić, ale nie da się ukryć, że kształtowanie też wymaga uwagi, też wymaga pewnych metod innych, aniżeli rozwijanie zdolności poznawczych czy pamięciowych, tak? Albo nawet zdolności ruchowych. No to dobrze. Proszę Państwa, przyglądając się zagadnieniu wolnej woli z perspektywy biologicznej, należy przede wszystkim zauważyć, że mamy do czynienia z niezwykle złożonym systemem wielopoziomowym. Ta wielopoziomowość zaczyna się tu od naszych genów, tak, pewnych cech, a właściwie instrukcji, które determinują niektóre nasze cechy i wpływają także na nasz behawior. Wiemy, że jesteśmy różni, o tym też już była mowa wcześniej. I te poziomy, proszę Państwa, są aż gdzieś tu, na tym najwyższym, gdzie obserwujemy zachowanie organizmu, w tym konkretnym przypadku zachowanie się ucznia w takich, a nie innych sytuacjach. No i teraz pytanie, dlaczego on się zachowuje tak, a nie inaczej? Należałoby gdzieś szukać i sprowadzać w dół. Pytanie, czy na poziomie DNA jesteśmy w stanie to zrozumieć? Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy na pewno nie. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie sprowadzić zachowania tu, do poziomu DNA, aczkolwiek w niektórych sytuacjach zrozumiemy, że na tym poziomie istnieją predyspozycje do takich, a nie innych zachowań. I tego typu ustalenia już są oczywiście znane, gdy mówi się o pewnych genach, które może nie tyle determinują zachowania, ale faktycznie usposabiają do określonych zachowań w odpowiednich warunkach środowiskowych. Zatem, proszę Państwa, rodzi się dobre pytanie, czy jesteśmy w stanie rozwikłać ten problem, jakim jest na przykład wolna wola, tak? Przy wykorzystaniu metod redukcjonistycznych, to jest właściwie taka obowiązująca procedura badawcza w naukach przyrodniczych, czy też musimy sięgnąć po metody bardziej integracyjne, tak, wymagające scalania różnych obszarów wiedzy i przede wszystkim analizy na wyższych poziomach. I problem wolnej woli właściwie nie rozstrzyga tego jednoznacznie, natomiast pokazuje, że o ile redukcjonizm potrafi sporo wnieść i wyjaśnić, o czym za chwilę Państwu powiem, o tyle wciąż wydaje się, że ten króliczek nam ucieka i tak do końca nie potrafimy go złapać. Proszę Państwa, psychologiczne koncepcje człowieka, tutaj cytat za panem profesorem Zimbardo z jednego z jego podręczników, pokazuje, że mamy kilka takich pomysłów na naturę ludzką i na to, co determinuje nasze zachowanie. Według koncepcji biologicznej, no to musimy przyjąć, że tymi determinami są oczywiście, determinantami są czynniki genetyczne i w jakimś sensie no, biochemia naszego organizmu, czyli właśnie to takie redukcjonistyczne poszukiwanie korzeni naszych zachowań. Koncepcje behawiorystyczne, też taka koncepcja w psychologii funkcjonowała, kładzie nacisk na to, że to jednak czynniki środowiskowe, sytuacje bodźcowe, system nagród, system kar, przecież też obecny w edukacji, chyba od zawsze, jest właśnie tym, co wpływa, modyfikuje, moduluje to nasze zachowanie. Koncepcja psychodynamiczna kładzie nacisk na wewnętrzne napędy. Właściwie częściowo związana jest ona z tą biologiczną, bo jeżeli tutaj mówimy o tych czynnikach genetycznych czy biochemicznych, to oczywiście te nasze wewnętrzne pragnienia też biorą się w jakimś sensie z naszej biologii.
Wreszcie koncepcja ewolucyjna upatruje struktury behawioralnej naszego organizmu w naszej przeszłości. Przetrwały zachowania adaptacyjne, te, które były dezadaptatywne, nie przetrwały. W związku z powyższym rozumiemy, że to, jak się dzisiaj zachowujemy, jest jakąś tam pozostałością po naszej ewolucyjnej przeszłości. No i wreszcie koncepcja poznawcza jest, można powiedzieć, taka najbardziej otwarta, zakładająca, że taka już jest nasza natura umysłu, że jesteśmy otwarci na różnego rodzaju nowe doznania, nowe doświadczenia i że nasze zachowanie jest bardzo plastyczne, możemy je właściwie modelować dowolnie w zależności od warunków zewnętrznych. No i to samo koncepcja humanistyczna też zakłada, że te możliwości nasze poznawcze są bardzo duże i właściwie jeśli byśmy chcieli, to byśmy się mogli zachowywać dowolnie, możemy dowolnie zmieniać swoje zachowanie, nie ma z tym problemów. Proszę Państwa, istnienie więcej niż jednej koncepcji zachowań, tłumaczących zachowania człowieka, pokazuje, że faktycznie problem nie jest taki prosty. Nie da się go tak jednoznacznie ująć. Gdyby się dało, mielibyśmy jedną koncepcję, która to wszystko tłumaczy. A tymczasem mamy różne podejścia i każde z nich ma jakieś ziarno prawdy w sobie. To nie jest tak, że one wszystkie są prawdziwe, wszystkie są fałszywe, ale każda z nich coś dokłada do tego rozumienia mechanizmów zachowania. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, na bazie wolnej woli, przepraszam, na bazie tych koncepcji, zwłaszcza biologicznych, o których przed chwilą wspomniałem, wynikałoby to, że ta wolna wola jest takim dosyć ulotnym, enigmatycznym tworem, którego nie wiadomo jak zbadać i nie wiadomo jak go przede wszystkim rozumieć. Natomiast w przypadku koncepcji psychologicznych i jak mówię, koncepcji filozoficznych, wolna wola jak najbardziej ma rację bytu. Ale biologia też dostarcza pewnych przesłanek, które każą się zastanowić nad czymś takim jak wolna wola. Te przesłanki są następujące. Ewolucja układu nerwowego. Pojawianie się stopniowo coraz bardziej złożonych struktur, umożliwiających coraz bardziej złożone przetwarzanie informacji, która dociera do organizmu ze środowiska i przekłada się na podejmowanie decyzji. Przecież, proszę Państwa, mamy zestaw odruchów bezwarunkowych, które wiążą nasz organizm ze środowiskiem, za chwilę to pokażę, pozwalając spokojnie funkcjonować. Mamy repertuar zachowań instynktownych, które jak kiedyś trafnie to sformułował profesor Ditfurth, czynią istotę bezpieczną, ale niewolną. Więc można byłoby powiedzieć, że ewolucja powinna się na tym poziomie zatrzymać. Organizmy, które są bezpieczne, no to mogą funkcjonować w tym środowisku. Są przystosowane, bo zachowują się zgodnie z warunkami tego środowiska, rozpoznają je. Dlaczego pojawia się jeszcze coś więcej? Coś, co my próbujemy opisać jako wolna wola. To jest bardzo dobre pytanie. No i oczywiście, co jeszcze też o tej naszej wolnej woli świadczy? Po pierwsze indywidualne przekonanie, po drugie tradycja, sięgająca oczywiście w prehistorię, tak? Że gdzieś taka ta wolna wola w nas jest. No i proszę Państwa właśnie, co mówi neurobiologia? Tu chciałbym teraz wejść w kilka takich elementów bardziej szczegółowych, niemniej jednak one są ważne, żeby to spojrzenie biologiczne jakoś zrozumieć. Otóż po pierwsze odwołajmy się do analizy procesów przetwarzania informacji przez układ nerwowy człowieka. W tym przypadku tutaj korzystam z takiej koncepcji lejka informacyjnego sformułowanej w latach 50. przez Keidla, która zakłada, że nasz układ nerwowy funkcjonuje na zasadzie takich odwróconych lejków, gdzie jeden lejek to szerokie wejście, wszystkie informacje, jakie do nas docierają ze świata zewnętrznego, to jest właśnie ta część lejka wejściowa. I szerokie wyjście. Tym drugim za chwilę się zajmiemy, na razie zajmiemy się tym pierwszym. Otóż proszę Państwa, widać wyraźnie, że jeżeli tutaj mamy przetwarzanie informacji w świadomości, tak, a to jest przecież podstawą wolnej woli, no to zobaczcie Państwo, jaka jest ogromna redukcja tego, co wchodzi względem tego, co jest przetwarzane świadomie. Cała reszta tej informacji nam zwyczajnie umyka. No więc jeżeli chodzi o odbiór informacji ze świata zewnętrznego, mamy bardzo poważne ograniczenie, tak, tych informacji, które odbieramy. Różne czynniki na to też wpływają, to są mechanizmy uwagi, selektywne, wybiórczej, ale chciałem Państwu zilustrować jeszcze coś, jeżeli tylko uzmysłowicie sobie, że dwa główne kanały odbioru, notabene wykorzystywane w praktyce szkolnej w największym stopniu, tak, czyli wzrok i słuch, dostarczają mniej więcej 90% z tego strumienia informacji. Otóż proszę Państwa, to jest taki
część z Państwa, którzy mieli okazję już ten wykład słyszeć, pewnie ten obraz rozpoznają. To jest obraz rosyjskiego malarza Ilji Riepina, ale posłużył on jako kanwa do pewnego eksperymentu, badania jakby spostrzegawczości, tak, i uwagi opartej na percepcji wzrokowej, a mianowicie w sytuacji, gdy polecenie do osób badanych było takie, przyjrzeć się swobodnie rycinie, to mniej więcej tak wyglądał skan tego obrazu, tak? Rejestrowano ruchy gałek ocznych za pomocą odpowiedniego układu optycznego, no i powstał tego typu skan. Jeśli natomiast, proszę Państwa, mamy konkretne polecenie analizy obrazu, na przykład zapamiętaj rozmieszczenie osób i przedmiotów, widać, że sposób oglądania, czyli akwizycji informacji z tego obrazu jest inny. Jeżeli zmienimy polecenie, okres wiegosów w pokoju jest jeszcze inny. No i teraz, proszę Państwa, patrzymy sobie na obraz, który akurat nas nie rusza, no więc jedni będą patrzyli dłużej, drudzy będą patrzyli krócej, ale jeżeli teraz jest jakaś sytuacja, która w kimś wywołuje konkretne reakcje emocjonalne, a nie we wszystkich takie same, to oczywiście sposób analizy tego konkretnego obrazu, tej konkretnej sytuacji, w której uczestniczymy, też będzie inny. 10 osób, które uczestniczyły w jakimś tam zdarzeniu, powiedzmy społecznym, zapytanych o to, opisze to samo zdarzenie, ale w szczegółach te relacje będą się różniły, bo każdy miał inaczej ustawiony ten filtr uwagi, a on tak czy siak, chcemy czy nie chcemy, jest ustawiony. Z tego, proszę Państwa, też wynika pewna konkretna implikacja odnośnie przekazu treści. Jeżeli chcemy, żeby uczniowie zrozumieli, no to pamiętajmy o tym, że podanie szybkiego strumienia informacji, zwłaszcza nowych, z których każda jest ważna i potrzebna, tak, no zderzy się z możliwością przetwarzania, tak, i z pamięcią roboczą. Nie jest możliwe zapamiętanie tego wszystkiego. Chyba że już sporo tego jest w głowie i chodzi o uporządkowanie informacji. Wtedy tak. Zresztą Państwo mają pewnie takie doświadczenia w praktyce, tak? Czasami może zniechęcające, że coś mówicie, tak? Wysilacie się, staracie się, cieszycie się, że nawet fajnie Wam się to udało powiedzieć. Zwrotne, kontrolne pytania do uczniów, tak? I okazuje się, że zostają monosylaby, tak? I pojedyncze słowa. Okej. Proszę Państwa, reagowanie jako odpowiedź na te bodźce, no to, tak jak tutaj mamy, zmiana stanu organizmu, wynikające oczywiście z pewnego zużytkowania czy wydatkowania energii, ale w granicach rzecz jasna zmian odwracalnych, czyli dysponujemy przede wszystkim konkretnym aparatem reagowania i w sytuacjach takich, które jeszcze środowiskowo nie prowadzą do zniszczenia organizmu. Jeżeli organizm nie zareaguje, dochodzi do zmian nieodwracalnych, które kończą się uszkodzeniem, kalectwem, śmiercią organizmu, tak? A zatem reagowanie musi być dostatecznie szybkie, żeby zapobiec zmianom nieodwracalnym. Jednakże, proszę Państwa, pytanie, co powoduje reakcję organizmu, już jest bardziej złożone. Otóż to, co tutaj przedstawiam, jest bardzo prostym takim schematem modelowym, pokazującym organizację procedur zachowania. Zobaczmy, proszę Państwa, rzecz najprostszą, mianowicie wspomniane wejścia, tak, czyli te informacje zmysłowe, które do nas docierają. Te informacje zmysłowe w układzie nerwowym mogą być sprzęgnięte z systemem efektorów w postaci odruchów bezwarunkowych. Najprostszy system reagowania. Mimo że jesteśmy, można powiedzieć, jakoś tam jednym z ostatnich gatunków, które się pojawiły na Ziemi, to takie pętle odruchów bezwarunkowych nadal posiadamy. Wszyscy doświadczyli ich zbawiennego działania. Na przykład pomogło nam to uchronić się przed gorszym zranieniem, uszkodzeniem, oparzeniem i tym podobnymi bodźcami nocyceptywnymi działającymi na nasze ciało. To po prostu działa, czy chcemy, czy nie. Natomiast to, co stanowi o naszym wyposażeniu behawioralnym i to, co może być podstawą dyskusji o wolnej woli, to są bardziej złożone procedury przetwarzania i te, proszę Państwa, zobaczcie, wymagają po pierwsze selektora, czyli to, co mówiliśmy, tak, ten lejek zwężający się, wyłapanie informacji, tak, które są istotne, a które możemy pominąć, bo one nie niosą ze sobą już nic nowego, tak, a więc po pierwsze selektor. Po drugie, odwołanie się do magazynów pamięci, czy ta sytuacja już się zdarzyła, czy takie bodźce wystąpiły, co zrobiliśmy, jak się to skończyło dla organizmu, tak? A więc odwołanie się również do tych rejestrów pamięci po to, żeby uruchomić później odpowiednie efektory. No i rzecz jasna, co jest jeszcze potrzebne? Kilka stanów dodatkowych. Po pierwsze, układ czuwania. Wiadomo, że w śnie nie zareagujemy, tak? To jest oczywiste, mamy wyłączony system motoryczny. Po drugie, układ emocji.
układ emocji nam podpowiada, czy reagować, czy nie. Czy to jest dla mnie ważne, czy obojętne. Jeżeli jest to ważne, będziemy reagować. Jeżeli jest to obojętne, no to wtedy decydujemy. A, zrobię komuś przyjemność. Dobra, zareaguję, tak? Albo nic mi z tego, nie chce mi się, nie robię. Tak? Podejmujemy decyzję. Układ emocjonalny tutaj nam pomaga taką decyzję podjąć. No i wreszcie podstawowy, proszę Państwa, system do działania, system napędowy, system motywacyjny. Ten najważniejszy. Jest on oczywiście powiązany z układem emocji, ale to właśnie nasze wewnętrzne napędy, nasze wewnętrzne motywacje są tym, co nas uruchamia do działania. Więc gdzieś tutaj będziemy oczywiście szukać tego korzenia ewentualnie wolnej woli. To, proszę Państwa, nie jest bynajmniej wszystko, ale to są te podstawowe elementy, które występują i u nas, i także u zwierząt, tak? I decydują o tym, że zwierzę w danym momencie wykonuje takie, a nie inne działania, tak? Proszę Państwa, gdybyśmy mieli się ograniczyć wyłącznie do potrzeb biologicznych, to nasz behawior byłby trochę podobny jak takiego naszego domowego peta, tak? Typu pies, kot. Tak? No bo mielibyśmy zaspokojone podstawowe potrzeby i tyle. Wiecie Państwo, że te zwierzęta większość czasu co robią? Tak? Śpią. No bo cóż tu robić, tak? No nad naturą by to przecież nie będą zastanawiać. W związku z powyższym następuje standby, obniżenie zużycia energii i zwierzę może przespać 8 godzin. Nas napędza co? Mnóstwo dodatkowych spraw, i które nas motywują, bo trzeba to, 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 to i 100 innych jeszcze dodatkowych rzeczy, które musimy ogarnąć. To są nasze napędy. Czasem mówimy, nie chce nam się, ale oczywiście jest inny napęd, który za tym stoi. I mówi, nie chce mi się, ale jednak to muszę zrobić. Oczywiście. Dobrze, proszę Państwa, wspomniany przeze mnie układ limbiczny, inaczej układ rąbkowy, to jest taki nasz wewnętrzny selektor, który decyduje o tym, jakie działania podjąć, a jakie nie. Przynajmniej w tej takiej najprostszej klasyfikacji. Ponieważ on nie stosuje skomplikowanej analizy sytuacji, tylko stosuje analizę znaczeniową. Co to robi mnie jako organizmowi? Czy mi to szkodzi, czy mi to pomaga, czy mi to służy, czy mi to zagraża, tak? A więc ten system ewolucyjnie stary, kiedyś się wydawało, że emocje i uczucia są właściwe człowiekowi, obecnie od jakiegoś czasu wiemy, że zagadnienie, czy jakby właściwość układu nerwowego jest znacznie powszechniejsza, niż nam się to wydawało. I również dzielimy emocje z wieloma kręgowcami, a być może emocje występują także w świecie bezkręgowców. I jeżeli, proszę Państwa, zauważymy, że analiza emocjonalna jest znacznie prostsza, aniżeli analiza kognitywna, no to w tym momencie rozumiemy, że taki system powinien być ewolucyjnie bardziej powszechny, niż nam się to wydaje. Proszę Państwa, bardzo prosty przykład, banalny, tak? Na widok węża co robimy? Prawda? Nawet czasami większość osób, które nie zna się na gadach, nie rozpozna, czy to jest jadowity, czy niejadowity, odruchowo po prostu się wycofuje, tak? Oczywiście część powie, że mam serce, tak? Podskoczyło mi do gardła. Reakcja współczulna, natychmiastowa, reakcja typu uciekaj, a nie walcz z gadziną, tak, zostaje uruchomiona, odsuwamy się od źródła zagrożenia. Gdyby nie ten prosty system, który załatwia sprawę i nie interesuje nas, czy to jest wąż jadowity, czy niejadowity, czy ten jad nas zabije, czy nas nie zabije, a tylko spowoduje opuchliznę, nie, powoduje, że unikamy zagrożenia zawczasu. Alternatywny system kognitywny wymagałby tak. Po pierwsze, rozpoznanie na podstawie informacji wzrokowej, co to za gadzina. Po drugie, czy ta gadzina jest młoda, stara, ile może mieć jadu. Dalej, czy ten jad rzeczywiście dla nas jest groźny, czy niegroźny, tak? Co się stanie, jak nas to użre właśnie, tak? No, zauważcie Państwo, ile informacji musimy mieć zgromadzonych w zaawansowanych strukturach kory mózgowej, żeby poradzić sobie z tą sytuacją. System emocjonalny działa tutaj genialnie. Szkoda tylko, że my mamy mały właśnie kontakt z tym swoim systemem emocjonalnym, ale on nas jakby w takich sytuacjach ratuje. Dobrze. No i co jest ciekawe, ten system ma połączenia do procedur reagowania, czyli po prostu ma drogi eferentne do naszych układów ruchowych, więc może z pominięciem kory zareagować. Kiedy to wychodzi? Jak na przykład mówimy, proszę Państwa, w sytuacji silnego wzburzenia, poniosło mnie. Straciłem panowanie nad sobą, tak? Nie wiem, co we mnie wlazło, tak? No, są takie kolokwialne, opisowe sytuacje, ale to ujawnia to, co Ledoux nazywa emocjonalnym porwaniem mózgu. Ten system emocjonalny postawiony w sytuacji bardzo trudnego wyboru, tak? Może w ten sposób zareagować.
jeżeli Kora nie potrafi podjąć decyzji, ten system to zrobi, tak? Za nas, można powiedzieć za nas. I wtedy my mówimy, no to nie byłem ja, tak? To nie byłem ja właśnie. Jak to nie ja? No ja, tak? Mój system emocjonalny. Dobra. I proszę Państwa, co jest jeszcze kolejną niezwykle ważną rzeczą? Trzeba pracy, żeby nad tym systemem zapanować. Dzieci nad tym systemem nie panują. Dziecko chce cukierka i cukierka nie dostaje, co robi? Albo sobie bierze, tak? Jeśli tego może, nie? Idzie sobie, weźmie. Będzie się domagał, dopominał. Te jego potrzeby są natychmiast na wierzchu, tak? Trzeba czasu, trzeba pracy wychowawczej, żeby dziecko zrozumiało, chciałbym tego cukierka, tak? Ale mogę zaczekać, na przykład. To, tego od razu nie ma. I tego, proszę Państwa, musimy się nauczyć. Inaczej, jeżeli tego nie zrobimy, no to będziemy takie emocjonalne uprowadzenia naszego mózgu i organizmu mieli znacznie częściej. To jest, proszę Państwa, pewna ogólna prawidłowość i zresztą wszystkie dobre szkoły pedagogiki, szkoły wychowawcze zwracają na to uwagę, tak, że trzeba wyrabiać w dziecku określone nawyki zachowań. Proszę Państwa, kolejne spojrzenie na tą wolną wolę daje też taki schemat budowy mózgowia zaproponowany w latach 30. i później rozwinięty w latach 50. przez austriackiego neurofizjologa McLeana i zwraca on uwagę, że w naszej głowie tak naprawdę siedzą trzy mózgi. Jeden mózg jest najstarszy filogenetycznie, to jest ten, stare mózgowie, które działa w oparciu o odruchy. Te odruchy zabezpieczają czynności naszego ciała. Następnie mamy mózgowie emocjonalne, które stoi na straży naszych napędów, tych naszych zachowań instynktownych, popędowych, tak? I tu jakby rozstrzyga się właśnie to nasze biologiczne i trochę także społeczne bezpieczeństwo. Tutaj bodźce są znacznie bardziej złożone i są to bodźce znaki, bodźce wyzwalające albo bodźce kluczowe. O ile tutaj mamy bodźce proste, te są bardziej złożone, tak? Natomiast mamy trzeci poziom mózgowia racjonalnego, obejmujący filogenetycznie najmłodsze struktury, właściwie pojawiające się dopiero w pewnej ścieżce rozwojowej gadów jako grupy zwierząt i to one decydują o tym, z czego jesteśmy tak dumni i co czyni nas ludźmi. Tutaj są te najwyższe nasze władze poznawcze i możliwości działania ulokowane. Zatem dopiero tu, na tym poziomie, możemy mówić o planowaniu, podejmowaniu decyzji, moralnych wyborach, odroczeniu reakcji, powstrzymaniu się od działania. Na niższym poziomie to nie jest możliwe. Na niższym poziomie po prostu jest pobudzenie, program, realizacja. No dobrze, to proszę Państwa, przechodzimy teraz do tej drugiej części, a mianowicie znowu wracamy do tego, co już widzieliśmy. Niewielka ilość informacji przetwarzanych w jednostce czasu i proszę zobaczyć, jaki strumień informacji ruchowej na wyjściu. Sterowanie naszą motoryką obejmuje znacznie więcej informacji, aniżeli świadomość jest w stanie przetworzyć w jednostce czasu. To jest druga niezwykle ważna konkluzja z analizy tego schematu lejka informacyjnego. Bo co to nam ważnego, a może i bardzo ważnego mówi? Działamy, proszę Państwa, w oparciu o pewne procedury, których się wyuczyliśmy na różnych etapach naszej ontogenezy. I tak naprawdę mózg, czy też nasza świadomość, co najwyżej kontroluje, która procedura jest realizowana, ale już nie kontroluje realizacji tej procedury, chyba że świadomość na to poświęcimy. Tutaj zauważyłem też na poprzednim wykładzie, była mowa o tym wielozadaniowości, tak, zdolności wykonywania różnych czynności równocześnie, ale tego też się, proszę Państwa, trzeba uczyć. Jednym jest to łatwiej, zwykle paniom jest łatwiej się nauczyć wykonywać wiele czynności równocześnie. Panowie muszą w to włożyć więcej wysiłku, żeby dorównać paniom. Mówię o statystyce. Wyjątki zawsze się zdarzają, ale statystyka taka właśnie jest. W związku z powyższym przyjmijmy do wiadomości, skoro wiele czynności wykonywanych przez nas to są procedury gotowe jakieś, no to trochę to podkopuje tu naszą wolną wolę, tak? Jedziemy na procedurach gotowych. No i to, proszę Państwa, tak rzeczywiście jest. Wystarczy wejść do pokoju nauczycielskiego, wejść do klasy, zaraz po krótkim czasie się orientujemy, tak, jak kto się zachowuje, nawet jak parzy herbatę, tak jak wiesza płaszcz i tak dalej, tak. Mamy pewne gotowe schematy, wzorce zachowań, które notabene same w sobie nie są niczym złym. Ułatwiają nam życie, nie zmuszają nas do myślenia w każdej sekundzie o tym, jak zdjąć płaszcz i powiesić go na wieszaku. Fajnie. No i rzeczywiście tak to jest, że
niezależnie od wieku, wiele takich czynności, które wykonujemy, po prostu robimy machinalnie. I później zastanawiam, czy zamknąłem mieszkanie, czy wyłączyłem to żelazko, tak? Czy auto zamknięte? I mnóstwo tego typu rzeczy. Niestety w pewnym wieku, ja tu jestem jakby też tego przykładem, doświadcza się nasilenia tego typu pytań i wątpliwości. Nie jest to objaw korzystny, ale no niestety mózg nie zachowuje pełnej sprawności przez cały okres naszej ontogenezy. No w każdym bądź razie to jest pewna ważna konsekwencja. Proszę Państwa, tutaj taka mała wycieczka w stronę koncepcji psychologicznych. Jest taka bardzo ciekawa koncepcja w psychologii zwana analizą transakcyjną, która zwraca uwagę, że całość tych naszych zachowań da się podzielić na trzy grupy. Jedne zachowania to są te nasze podstawowe, biologiczne, spontaniczne reakcje, tak, wynikające z naszych potrzeb, sterowane wewnętrznie. Drugi rodzaj naszych zachowań to jest to, co żeśmy nabyli w toku naszej ontogenezy. Środowisko domu rodzinnego, szkoły, grupy rówieśniczej, jakiejkolwiek innej, czyli właśnie zestaw pewnych sposobów zachowań, sposobów reagowania, tak? Przyjmujemy to, że tak się robi. Bardzo często nie reflektujemy nad tym, że tak się robi. Mamy gotowe procedury, tak? Czemu się tak robi? No bo mama tak robiła. A czemu mama tak robiła? No bo babcia tak robiła, tak? I to tak idzie w dół, można sięgać do pokoleń. Są to gotowe procedury. Niektóre z nich wyjątkowo użyteczne i potrzebne, tak jak już powiedzieliśmy. I teraz mamy jeszcze, według analizy transakcyjnej, trzecią sferę, tutaj tą środkową, która bazuje na racjonalnych decyzjach. Co robi ta część naszej osobowości? Zauważcie Państwo, że tu na razie nie mamy odniesienia do konkretnych struktur mózgowych, tak? Niemniej jednak jest to inne takie spojrzenie koncepcyjne całościowe, które też pozwala zobaczyć te nasze systemy zachowań i różnych reakcji, czy to zautomatyzowanych, czy nie, z troszeczkę szerszej perspektywy. Otóż na tym poziomie, tak zwanym poziomie dorosłego, podejmujemy racjonalne decyzje. Mamy kontakt ze spontanicznymi reakcjami, ale potrafimy ocenić, czy te reakcje mają szansę powodzenia w danym momencie i czy w ogóle zasadną jest rzeczą w danym momencie je wykonywać. Również dorosły ocenia użyteczność nabytych nawyków i dochodzi do wniosku, że to, czego się nauczył właśnie od tej pani nauczycielki, to mu się bardzo w życiu przydało, podczas gdy inne umiejętności, które gdzieś tam nabył, są mu w ogóle do niczego niepotrzebne, zatem on już nie będzie tych umiejętności kontynuował, no bo zmieniły się okoliczności i warunki, tak? Dorosły takie racjonalne decyzje podejmuje. Zatem, proszę Państwa, tu jest poziom właściwie nieświadomy, tak? To jest poziom ja chcę, tak? To są te moje wewnętrzne napędy. To jest poziom rodzica, tak zwany, to jest poziom dziecka, to jest poziom rodzica, tak trzeba, tak należy, tak się robi, prawda? Możemy czasami się zafiksować i usztywnić w takim swoim myśleniu, że taka jest procedura i nie wolno ani krok od niej zejść. Takie trochę myślenie czasami biurokratyczne. To nie jest dobre, jeżeli jest usztywnione. Natomiast rolą dorosłego jest zrewidowanie tych procedur i wybranie tego, co najlepsze, tego, co można zmodyfikować, zmodyfikowanie, a tego, co zbędne, to po prostu odrzucamy, nie trzymamy się tego, bo nam to jest niepotrzebne. To jest naszym behawioralnym balastem w tym momencie. Ta koncepcja analizy transakcyjnej rzeczywiście tak dosyć fajnie pozwala też przyjrzeć się konstrukcji naszej osobowości pod kątem właśnie tych różnych nawykowych schematów działania. Są testy opracowane między innymi też przez panią doktor habilitowaną Irenę Pilch z Wydziału Psychologii, która zaproponowała taki test analizy właśnie, który z tych stanów, czy rodzica, dorosłego, czy dziecka dominuje w nas. To też jest, proszę Państwa, bardzo ważna autorefleksja, bo pozwala się zastanowić, jak działam. Czy jest we mnie przede wszystkim ten dorosły, który racjonalnie zarządza rodzicem i dzieckiem, czy na przykład idę głównie według jakichś nawyków, które mi wgrali, a ja nad nim nawet nie miałem czasu reflektować. Bardzo ważne jest tego typu właśnie spojrzenie, także z perspektywy wolnej woli. Okej, tu mamy, proszę Państwa, nieco dokładniejsze ujęcie różnych form zachowania. Nie chcę się wgłębiać w szczegóły i w definicję. Tu cytuję twórcę analizy transakcyjnej, doktora Berne, australijskiego psychiatry, który wyróżnił wiele różnych form zachowania. Jak Państwo widzicie, większość z nich to są właśnie mniej czy bardziej zrytualizowane i zautomatyzowane procedury zachowania. Tak naprawdę czymś unikalnym to jest nasza intymność.
No i oczywiście to są te procedury, te aktywności wyuczone, te również mogą być wolicjonalnie przyswojone i rzeczywiście racjonalnie wykonywane. Zwykle te, które się znajdują po tej stronie i tej stronie, umykają trochę naszej uwadze, są mimowolne najczęściej. Dobrze, no to proszę Państwa, skoro tak się rzecz ma, no to pytanie, na czym polega i czy w ogóle jest ta wolna wola? Tak, skoro widzimy, że tyle w nas procedur gotowych, zautomatyzowanych, wgranych w ciągu naszego osobniczego życia. Tutaj może taki trochę trudniejszy obrazek, ale on jest niezbędny, żebyśmy zobaczyli przynajmniej niektóre struktury mózgowe uczestniczące w tym procesie podejmowania wolicjonalnych decyzji. Otóż, proszę Państwa, za te wszystkie ruchy, o których tutaj powiedzieliśmy, odpowiada właśnie ten poziom. Kora mózgowa ruchowa, rdzeń kręgowy i motoneurony, które już są bezpośrednimi przekaźnikami sygnałów do ośrodków, znaczy, przepraszam, nie do ośrodków ruchu, tylko do efektorów, a więc do mięśni. W tym wszystkim jeszcze uczestniczą struktury jąder podstawy i móżdżek, które pełnią funkcję ośrodków kontrolujących przebieg danego ruchu, zakres wykonywania danego ruchu, siłę wykonywania tego ruchu. Decydują o sekwencji poszczególnych skurczy mięśniowych, które przekładają się na taki, a nie inny ruch. Czyli mamy tą część eferentną tutaj. Natomiast jeszcze przed częścią eferentną mamy korę przedruchową, która, proszę Państwa, odpowiada za wytworzenie planu wykonania danego ruchu. To tutaj w korze przedruchowej powstaje plan ruchu, czyli tego, jak konkretne mięśnie, w jakiej sekwencji mają być pobudzone, żeby uzyskać taki, a nie inny ruch. Tak? A więc jeszcze przed korą ruchową jest inny obszar. No i wreszcie, proszę Państwa, są jeszcze obszary kory czuciowej i kory kojarzeniowej, które również w tym przepływie informacji na wstępnym etapie podejmowania decyzji o wykonaniu ruchu są zaangażowane. Więc gdzieś tutaj, jak widzicie, kilka struktur w korze mózgowej jest zaangażowanych w to, żeby w końcu wygenerować jakiś ruch i pojawiła się odpowiedź na bodziec. To wszystko wymaga czasu. Reakcje, proszę Państwa, szybkie, błyskawiczne na to nie pozwalają. One muszą być sterowane przez prostszy system, tu przede wszystkim. Te, które angażują ośrodki decyzyjne, wymagają znacznie więcej czasu na to wykonanie. Proszę Państwa, w latach 60. po raz pierwszy udało się przy pomocy takiej dość wyrafinowanej techniki wykazać bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie badacze niemieccy z Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu stwierdzili, że przed wykonaniem ruchu, to jest tu, proszę Państwa, stwierdzenie potencjału mięśniowego w mięśniach palca, istnieje pobudzenie w ośrodkach nerwowych. To pobudzenie jest bardzo słabe. Jest ono kilkadziesiąt razy mniejsze w sensie amplitudy, aniżeli na przykład rytm alfa, tak, fal mózgowych, czyli ten podstawowy, a więc trzeba było zastosować odpowiednie filtry po to, żeby te wytłumić i wychwycić te miniaturowe potencjały. Niemniej jednak powtórzono to kilkakrotnie, żeby się upewnić, że nie jest to błąd aparatury, tak, nie jest jakiś szum informacyjny i okazało się, że faktycznie taki potencjał, zwany potencjałem gotowości, się ujawnia. Przed wykonaniem danego ruchu, tak, i zanim badani byli świadomi, że zdecydowali o wykonaniu ruchu, a polecenie było proste. Mieli palec wskazujący podnieść, tak, lewej bądź prawej ręki. I teraz w zależności od tego, od nich zależało, kiedy ten palec podniosą. Okazywało się, że ten potencjał gotowości pojawiał się na jakiś czas przed wykonaniem ruchu i ten czas był dłuższy, około pół sekundy, aniżeli niezbędny czas wymagany do tego, żeby pobudzenie z kory ruchowej przeszło przez motoneurony do mięśni palca. A zatem coś się działo w głowie, mimo że badani jeszcze decyzji jakby nie podjęli. To są pierwsze takie obserwacje właśnie z lat 60., które następnie zostały, proszę Państwa, powtórzone też niedawno, w ubiegłej dekadzie i okazywało się, że tutaj ten czas poprzedzający uświadomienie sobie, że chcemy wykonać jakiś tam ruch, nacisnąć guzik, lewy bądź prawy, tak, jest nawet jeszcze dłuższy. Uzyskano te obrazy z kolei przy zastosowaniu techniki neuroobrazowania, rezonansu magnetycznego. No i za pomocą tej techniki stwierdzono, że taki okres
aktywności mózgowej poprzedzający wystąpienie ruchu, ale także świadomość badanych, że właśnie podjęli decyzję o wykonaniu prostego ruchu, jest znacznie dłuższy. No i pytanie jest bardzo istotne. Co w takim razie, skoro świadomość jeszcze tego nie rejestruje, dzieje się w naszej głowie? Co się dzieje w naszej głowie? Mało tego, badaczom udało się przez odpowiednie skalibrowanie tego skanera, udało się także przewidywać w pewnym procencie przypadków, jaki ruch, to znaczy czy dotkną lewego czy prawego guzika, badany wykona. To nie była, jak mówię, skuteczność stuprocentowa, ale zanim badany podjął decyzję, że na przykład naciśnie prawy guzik, w 70% przypadków badacze, statystycznie rzecz biorąc, byli w stanie przewidzieć, że właśnie ten guzik naciśnie. No i to jest dobre pytanie, skoro takie coś się dzieje w naszej głowie przed pojawieniem się świadomości, no co z tą naszą wolną wolą, prawda? Gdzie by jej szukać? Dobra, proszę Państwa, jedna uwaga krytyczna pojawiła się, a właściwie może nie tyle krytyczna, ile takie zastrzeżenie, wątpliwość w odniesieniu do tych badań. Mówimy o prostych ruchach. Sterowanie tych ruchów jest rzeczywiście no, mniej złożone, aniżeli decyzje życiowe, które my też przecież podejmujemy. I pierwsze, co trzeba stwierdzić, to to, że te badania, i to sami autorzy przyznali tych badań, absolutnie nie dają wglądu w złożone procesy decyzyjne, a jedynie pozwalają się przyjrzeć tym najprostszym decyzjom i zobaczyć rzeczywiście, że neurologiczne podłoże tych decyzji jest nieco bardziej złożone i faktycznie coś się dzieje, zanim nasza świadomość sobie to uświadomi. To jest też ważne o tym, co mówię. Proszę Państwa, drażnienie pewnych ośrodków tutaj kory ciemieniowej i kory czołowej ujawniło jeszcze jedną ciekawość, jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie w zależności od tego, który obszar został drażniony, badani mieli różne odczucia. W przypadku drażnienia tego niebieskiego obszaru, to badani mieli wrażenie, że wykonują ruch nieświadomy, tak? Tutaj, żebym ja się teraz nie pomylił, to jest to. Tak? Czyli mieli wrażenie wykonania nieświadomego ruchu. Nie był wykonany żaden ruch, ale wydawało mi się, że ruch wykonują. Przepraszam, odwrotnie. Wykonywali ruchy, których nie byli świadomi. Wykonywali ruchy, których nie byli świadomi. Tak? Pobudzenie tego obszaru czołowego powodowało takie reakcje. Natomiast jeśli drażniono obszary płata ciemieniowego, to badanym wydawało się, że wykonują ruchy, chociaż nie stwierdzono wzrostu napięcia mięśniowego i tylko się pytali, ja coś zrobiłem, ja coś powiedziałem? Podczas gdy niczego takiego nie było, ale mieli wrażenie, że coś takiego jest. Albo też w przypadku drażnienia tego czerwonego obszaru wydawało im się, że oni mają taką silną intencję wykonania jakiegoś ruchu. Do tego ruchu nie dochodziło, ale w nich pojawia się intencja, że taki ruch chcą wykonać. Czyli proszę zobaczyć, zewnętrzne drażnienie mózgu prowadziło do tego typu subiektywnych odczuć. Zmiany subiektywnych stanów behawioralnych. Można by powiedzieć, no cóż, mamy narzędzie do wpływania na wolę danej osoby, tak? Poprzez drażnienie odpowiednich struktur mózgowych. Przyglądając się budowie kory przedczołowej, tej najbardziej zaawansowanej, rozpoznajemy tam kilka obszarów, które mają istotne znaczenie właśnie w procesie wolicjonalnym. I tutaj, proszę Państwa, na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, na jedną z tych struktur przede wszystkim. Jak widzicie, te obszary mają troszeczkę inne znaczenie. Ta na przykład kora tutaj, przyśrodkowa, uczestniczy w uczuciach, tak, w świadomym przeżywaniu emocji, w pojawianiu się uczuć, tak, i w nadawaniu barwy emocjonalnej konkretnym stanom, konkretnym sytuacjom. Zakręt obręczy, część przednia, skupianie uwagi, wybory moralne, także introspekcja, wewnętrzne myśli. W połączeniu również z korą wyspy, której tutaj Państwu nie pokazałem, też mamy emocjonalną kontrolę aktualnej sytuacji, w której organizm się znajduje. Natomiast z punktu widzenia wolnej woli i tego, co do tej pory powiedziałem, bardzo ważna jest tutaj jeszcze jedna struktura, ta. Kora czołowo-oczodołowa, proszę zobaczyć, hamuje pobudzenia ośrodków podkorowych. To jest neuronalne narzędzie wolnej woli. Neuronalne narzędzie wolnej woli. Jest to troszeczkę skrót myślowy, może przeakcentowane, ale o to tu chodzi. Bo tutaj, przy tych wszystkich wewnętrznych pobudzeniach, które się rozgrywają poza świadomością, mamy możliwość powiedzenia nie. Prawda? Możemy odroczyć, zahamować pobudzenie z ośrodków podkorowych, tak?
nie dojdzie do tej kory i w tym momencie nie będzie wykonania danego ruchu. Fajnie. No to proszę Państwa, przyglądając się jeszcze raz temu schematowi, mamy coś takiego. W tych okolicach kojarzeniowych dochodzi do pojawienia się pobudzenia i wygenerowania różnych planów działania. Proszę Państwa, proszę nawet tak teraz introspektywnie się zastanowić. Część z Państwa być może słucha uważnie tego, co mówiłem przed chwilą, tak? I była w całości skupiona na tym. U części z Państwa mogły się pojawiać różne myśli, różne scenariusze. Za chwilę zrobię to, zrobię tam, to mógłbym zrobić coś tam jeszcze. Takie drobne pobudzenia, drobne plany decyzyjne, które wszakże Państwo odsuwali, no bo jesteśmy na wykładzie, słuchamy tego, co wykładowca mówi, tak? Ale również w naszej głowie cały czas coś tam się dziać może. Ja nie mówię, że w każdej sekundzie i u każdego z Państwa, ale to doświadczenie myślę, że jest Wam znane. Zatem mamy konkurujące różne plany działań, czyli koalicje neuronów są pobudzane, związane z danym planem. Ten, który jest najbardziej pobudzony w danym momencie, czyli obejmuje największą populację neuronów, ten plan w końcu przeważa, no i ten plan jest przesyłany do realizacji jako intencja działania. I w tym momencie, proszę Państwa, poprzez też system oglądu wewnętrznego, czyli struktury neuronalne, które to analizują, i poprzez właśnie korę wyspy, która także analizuje emocjonalnie tą sytuację, poprzez przednią, tą korę przedczołową, tak, mamy możliwość albo przepuścić ten plan do działania, albo go zatrzymać, nie zrealizować. Tu jest, proszę Państwa, to możliwość. Zauważcie teraz, jak należy tą wolną wolę rozumieć. Tak naprawdę mamy do czynienia, jeśli chodzi o tą wolną wolę, z systemem dokonywania wyborów, czy dany plan działania, daną reakcję, dane zachowanie puścić do realizacji, czy też zatrzymać jego realizację. Można powiedzieć trochę niedużo, nie? Tej naszej wolnej woli. Trochę niedużo. Tyle, proszę Państwa, wynika z tych dotychczasowych badań. Być może to okno jest trochę większe, ale na razie taki obraz z badań dotychczasowych się wyłania, tak? No to teraz jest pytanie, następne, bardzo istotne, a mianowicie, co generuje te plany działania? Nieuświadomione przecież. Co je generuje? No proszę Państwa, mamy kilka możliwości. Po pierwsze, nasze potrzeby biologiczne, które naruszają homeostazę, a właściwie sygnalizują naruszenie homeostazy, tak? No i tu część z Państwa wie, no w danym momencie poczujemy nacisk na pęcherz, no to nieważne, co się mówi, tak i co jest, no po prostu mamy potrzebę, musimy wyjść, tak? To jest oczywiste, tak? Inne tego typu potrzeby też nasze działania sterują. To są te potrzeby biologiczne, podstawowe. Potrzeby psychiczne, a więc też potrzeba bezpieczeństwa przede wszystkim, potrzeba afiliacji, przynależności, miłości i tak dalej, tak? Troski, opiekuńczości, plus mnóstwo innych potrzeb. Także bycia w grupie, tak? Tworzenia relacji z innymi uczestnikami, tak? Czy członkami społeczeństwa. To wszystko też się przekłada na konkretne zachowania. W różnych sytuacjach zresztą. Podejmujemy różne działania pod kątem takim. Czy będę miał przyjaciela w tym człowieku, albo go sobie zjednam, czy będę miał wroga, tak? Dalej, doświadczenie osobiste. Historia życia, czyli znowu, proszę Państwa, wyuczyliśmy się pewnych procedur, pewnych zachowań, tak, które w naszym mózgu są zapisane. O tym jeszcze za chwilę kilka słów powiem, tak. W związku z powyższym my również mamy gotowe wzorce działania. W takiej sytuacji robi się to. To, co powiedziałem przed chwilą, tak. To teraz ten filtr świadomości, właśnie kora wyspy, przednia część, przednia kora zakrętu obręczy plus kora przedczołowa decydują o tym, czy to zostanie zrealizowane, czy nie. System przekonywania i wartości. Również w naszej głowie, wpojony nam w trakcie naszego rozwoju, w trakcie naszego wychowania, tak? Jeśli my go uznajemy, to będzie również dla nas tym elementem, w oparciu o który będzie działał filtr. Jeśli nie, no to co nas chroni przed takim czy innym zachowaniem? Dlaczego nie zrobić tego, nie zrobić tamtego, nie zrobić jeszcze czegoś innego, tak? Co w tym złego, tak? Jeżeli nie mamy żadnego systemu przekonań i wartości, tak, że o coś warto zawalczyć, czegoś się nie robi zwyczajnie, no to właściwie wszystko jest możliwe, jeśli tylko mózg nam taki pomysł podsunie. Oczywiście mogą działać również lokalne czynniki, konkretne sytuacje, że w danym momencie akurat żeśmy się zachowali nie tak jak zazwyczaj, bo coś tam się zadziało i niekoniecznie musimy nawet rozumieć dlaczego. Być może także, proszę Państwa, są jeszcze inne czynniki, o czym też jakby na sam koniec kilka słów chciałbym powiedzieć. No właśnie, cytując jednego z badaczy,
zagadnienia wolnej woli. Świadome akty woli nie są w żadnym przypadku przyczynami naszych działań, ale zarówno działanie, jak i poczucie intencji są wynikiem tej samej nieświadomej aktywności mózgu. No, proszę Państwa, na razie wypada się z tym zgodzić, przynajmniej na bazie tego, co możemy powiedzieć z badań neurobiologicznych. Natomiast pytanie drugie jest takie, czy aby tą rzeczywistość postrzeganą poprzez metody naukowe widzimy dobrze? Tu nie chciałbym wchodzić w dywagacje też natury filozoficznej i epistemologicznej, a raczej poprzestać na takim bardzo prostym obrazku, jak to 7 niewidomych bada słonia. Każdy z nich bada oczywiście słonia od innej strony, no i rezultat, proszę Państwa, tych badań bywa osobliwy. W związku z tym rodzi się pytanie, czy badając zjawisko świadomości w oparciu o te metody redukcjonistyczne, nie jesteśmy troszeczkę w roli tego ślepca. Niewątpliwie czegoś się dowiadujemy, tak, ale czy dowiadujemy się wszystkiego? To jest pytanie otwarte, proszę Państwa, bo ono wykracza poza biologię, zahacza o filozofię i wymaga szerszego spojrzenia niż tylko to, co oferują nauki empiryczne. Co z tego, co powiedziałem, wynika dla edukacji i wychowania? Otóż, proszę Państwa, słowem kluczem jest plastyczność rozwojowa mózgu, czyli zdolność do tworzenia trwałych przekształceń funkcjonalnych w oparciu o konkretną sytuację środowiskową. Czyli, proszę Państwa, w zależności od tego, jakie bodźce działają na organizm, tak będą się kształtowały połączenia w obrębie układu nerwowego. I to jest taka ogólna zasada, która notabene nie w takiej formie, ale właśnie od strony systemowej znana jest od starożytności. Tak? Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym niedaleko pada jabłko, czegoś jaźni nauczył to i zapewne Państwo mogliście podać jeszcze dziesiątki innych podobnych takich mądrości ludowych, które dokładnie, proszę Państwa, odzwierciedlają to, o czym tutaj mówimy, tak? A mianowicie, że tworzy się w oparciu o konfrontację organizmu z konkretnymi warunkami środowiskowymi system takich, a nie innych połączeń neuronalnych, który będzie właśnie, no też tworzył różnego rodzaju scenariusze zachowań, tak? Właśnie tak, nie inaczej. No i tutaj rządzi, proszę Państwa, zasada taka, jak tu macie napisane, use it or lose it. Albo tego używasz, albo to coś traci połączenia, ta struktura jest mniej używana, pewne własności, pewne zdolności układu nerwowego nie będą się przejawiały, no bo nie ma odpowiedniej struktury połączeń. Więc tutaj, jeżeli nam zależy na pewnych sposobach zachowania przez nas, naszym zdaniem pożądanych, no to powinniśmy takie zachowania jednak generować, tak wywoływać, jakoś tam prowokować, stymulować. Jeżeli nam na pewnych zachowaniach nie zależy, chcemy ich uniknąć, należy je wytłumiać na różne sposoby, tak, oczywiście też zgodnie z pewnymi zasadami przyjętymi, ale chodzi o to, żeby te połączenia w mózgu się nie tworzyły. I to intuicyjnie myślę, że jest dla Państwa zupełnie oczywiste, bo ono tak naprawdę oddaje to, no co wszyscy pedagodzy właściwie rozumieją i wiedzą, że to tak, proszę Państwa, jest. Rzeczywiście tak jest. Dobra wiadomość jest taka, pojedyncze, nawet duże błędy zwykle nie tworzą jakichś tam trwałych połączeń w mózgu. Tutaj zasada jest taka, że coś, co jest powtarzane, co jest utrwalane, więc nie należy się przejmować pojedynczymi potknięciami, natomiast warto jakby widzieć kierunek, w którym chcemy zmierzać. I oczywiście ta plastyczność, tak jak tutaj macie Państwo też napisane, rzeczywiście kształtuje tożsamość organizmu, ale także, co może z naszego punktu widzenia jest mniej ważne, ma fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o regenerację różnych funkcji, te kompensacje pewnych ubytków, na przykład wskutek urazów, nie, czy jakichś procesów chorobowych. Siłą rzeczy największa plastyczność jest we wczesnym okresie rozwojowym, z wiekiem ta plastyczność spada. No i tu, proszę Państwa, jednym z przejawów tej plastyczności jest tworzenie połączeń synaptycznych oraz eliminacja synaps zbędnych, czyli takich, które no, nie funkcjonują jakby w drożnych kanałach przepływu informacji w naszym mózgu. I proszę zobaczyć, jak to się ma do skali czasowej, skali wiekowej. Otóż widać wyraźnie, że w różnych, to jest kora czołowa, tu mamy obszary kory ciemieniowej i skroniowej, tutaj mamy kora czuciowa i kora ruchowa. Więc widać, że w tych obszarach korowych, które odpowiadają za takie proste sterowanie czynnościami ruchowymi, ewentualnie odbiór informacji, to te procesy dojrzewania połączeń synaptycznych zachodzą wcześniej. To jest mniej więcej wiek szkolny, jak Państwo widzicie, tak? Natomiast w procesie dorastania następuje ten proces specjalizacji połączeń neuronalnych i tworzenia dojrzałej
struktury, czy dojrzałej sieci neuronalnej w tych obszarach, które odpowiadają za wyższe funkcje kognitywne i właśnie za to, za planowanie swoich działań, tak, podejmowanie decyzji, zdolność racjonalnej oceny swoich decyzji, tak, do czego dziecko nie do końca jest na przykład zdolne, nastolatek też. Dopiero właściwie człowiek dorosły z ukształtowaną w pełni strukturą układu nerwowego ma neuronalne wyposażenie, żeby takie decyzje faktycznie racjonalnie podejmować. Wcześniej też je może podjąć, ale będzie mu trudniej i nie ma jeszcze takiego neuronalnego wyposażenia. Więc tutaj, proszę Państwa, oczywiście ja korzystam z pewnej pracy. Inne dane pokazują, że ten proces tworzenia synaps jeszcze się w czasie przedłuża i tak naprawdę sięga aż do 22, a nawet 23 roku życia. Dopiero mniej więcej wtedy, Amerykanie twierdzą, że nawet jeszcze trochę później, mamy zakończenie tworzenia tej podstawowej struktury czy sieci układu nerwowego. Ona dalej może podlegać modelowaniu, ale ta podstawowa struktura wtedy się już tworzy. No to proszę Państwa, kolejnym takim aspektem zmiany rozwojowej w układzie nerwowym jest zmiana wzorca połączeń, polegająca między innymi na tym, że tworzą się połączenia długodystansowe. One oczywiście też są w młodym mózgu, ale proporcja ich jest mniejsza, więcej jest połączeń krótkodystansowych. Tutaj, jak Państwo widzicie, są zielone i takie brązowe, tak? Te zielone są krótkodystansowe, te brązowe są długodystansowe. Z wiekiem wzrasta ilość tych połączeń długodystansowych względem tych krótkodystansowych. A więc znowu to też pokazuje, że ponieważ obszary czy drogi długodystansowe łączą ze sobą funkcjonalnie różne ośrodki, dają właśnie tą możliwość, którą dysponują ludzie dojrzali, tak? A czego nie mają dzieci? Dzieci widzą inaczej rzeczywistość, aniżeli ludzie dorośli. Fajnie. Proszę Państwa, to jest kolejna ważna informacja. W związku z tą przebudową struktury połączeń neuronalnych mamy tak zwane obszary, czy okresy krytyczne, w których dobrze by było, a właściwie musi się pojawić pewna stymulacja w zakresie określonego rodzaju bodźców. I jak Państwo tutaj widzicie, te okresy krytyczne dotyczą wczesnego dzieciństwa. I w tym wczesnym dzieciństwie dziecko powinno po pierwsze nabrać zdolność widzenia obuocznego, czyli tutaj szybka korekta ewentualnie wad wzroku, umiejętność wyrażania, doświadczania, przeżywania emocji, tak, no oczywiście nie nazywania ich w rzeczy samej, natomiast rzeczywiście, żeby dziecko miało możliwość także odbioru emocji, to jest kwestia interakcji, no przede wszystkim z najbliższymi, z matką, z ojcem, tak. I to jest niezwykle ważne. Umiejętność zachowywania się adekwatnie do sytuacji, tak, to jest to też są, proszę Państwa, wczesne, jak widzimy, lata życia, tak. No i umiejętności socjalne pojawiają się później wtedy, kiedy dziecko idzie właściwie już do, no, powiedzmy, do żłobka i później, przepraszam, nie do żłobka, tylko idzie do przedszkola, tak. Zatem wraz z wiekiem, tu mamy zdolności poznawcze, no to mamy znowu wiek przedszkolny praktycznie, no i później szkolny, tak. Podstawowe umiejętności, zdolności, ale także te decydujące o możliwościach odnalezienia się w społeczności tworzą się tu, w tych pierwszych latach życia dziecka. Braki, poważne deficyty w tym okresie mogą rzutować na całe późniejsze życie dziecka. Także to są niestety dosyć poważne zjawiska z punktu widzenia ich konsekwencji. To oczywiście rodzi, proszę Państwa, pytanie dotyczące tego, kto może dziecko wychowywać, komu możemy je powierzyć, także nie jest to całkiem sprawa obojętna albo tego, że ktoś tam chce, a ktoś nie chce, tak? To jest tak naprawdę walka o świadomość, o umysł, o to, jak ten umysł będzie działał w następnych latach, być może do końca życia. W okresie dojrzewania pojawiają się dodatkowe zaburzenia, też właśnie związane z tym przemodelowaniem sieci synaptycznych połączeń. No i tego typu, jeśli ktoś z Państwa ma do czynienia z tymi dziećmi, to oczywiście wie, że takie zachowania właśnie są dosyć typowe i to jest właściwie coś, co jest nieuchronne. Występuje z różnym nasileniem, też w zależności od tego, jak dzieci czują się w domach rodzinnych, na ile mają dobre relacje właśnie z nauczycielami, z opiekunami, z wychowawcami. Niemniej jednak zawsze ten okres burzy i naporu w tym czasie dojrzewania występuje. No i także to, co było wspomniane na poprzedniej prezentacji, mianowicie tutaj spada waga logicznych argumentów, przede wszystkim liczy się jednak zdanie rówieśników, presja rówieśników, tak? Dobrze, no i proszę Państwa, dochodząc już tak powoli do końca naszej prezentacji, bo
czas biegnie. Przyznanie, że te nasze decyzje nie pojawiają się znikąd, a są rezultatem pewnych wewnętrznych planów, które tworzą się w naszych mózgach, ma dosyć poważne konsekwencje. Właśnie to, żeby zwracać uwagę na to, jaki jest związek pomiędzy naszymi intencjami, naszą świadomością i uczeniem się konkretnych procedur behawioralnych. Tak, czego będziemy tak naprawdę uczyć nasze dzieci? No tego, że określone plany w ich głowach będą się tworzyły, tak? Dalej, proszę Państwa, cytując profesora Włodzisława Ducha, znanego kognitywisty polskiego, kilka takich jego myśli związanych właśnie z tym, że mówienie o wolności i wychowywanie do wolności, bo taka potencjalna możliwość w naszych mózgach jest, nie może być traktowane rozłącznie z odpowiedzialnością. Właśnie dlatego, że w przeciwnym razie te plany, które mózgi będą generowały, co znamy rzeczywiście z autopsji również, no, mogą być społecznie niekorzystne. Więc jesteśmy odpowiedzialni za rozwój, za to, kim się staniemy w przyszłości. Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój powierzonych nam dzieci i także własnych dzieci, za dostarczanie im odpowiednich wzorców do naśladowania, chociażby nawet poprzez tą obecność na Facebooku, o czym wspominał przedmówca. No, za środowisko, za świat, w którym żyjemy. Nie można wymagać takiej odpowiedzialności bez odpowiednich wzorców, których dostarcza społeczeństwo, bez wypracowania kompromisu między indywidualną wolnością a narzuconymi normami akceptowanych społecznie zachowań. Tyle profesor Włodzisław Duch. Trudno się, proszę Państwa, z tym nie zgodzić. Państwo mają tutaj argument, żeby pewne swoje właśnie pedagogiczne nastawienie, także jednak warto się troszczyć o wychowanie dzieci, faktycznie nie odpuszczać, tylko rzeczywiście wdrażać. Przykładem hierarchia wartości. To może być system odniesienia dla kształtowania właściwych wzorców zachowań w głowach naszych uczniów. No my już troszeczkę jesteśmy po tej drugiej stronie, tak? Przynajmniej mocniej posunięci w czasie, mamy dojrzałe, dorosłe mózgi. Niemniej jednak czasami takie przemodelowanie też i nam może pomóc. No i proszę Państwa, dygresja końcowa. No właśnie. Wydawałoby się, że to, co mówimy w takiej racjonalnej analizie, tak, powinno wywołać ogromne zdziwienie, jakim cudem ludzie mogą korzystać z porad wróżek, tak? No, ktoś twierdził przytomnie, tak tu Państwo widzicie, że trwoga, jako odczuwa nowożytny człowiek wobec własnej wolności, da się zmierzyć liczbą wróżek, tak, ich klientów. No właśnie, jak to wygląda w Polsce? Proszę zobaczyć, badania jedne tylko, oparte na korzystaniu z internetowych takich serwisów wróżbiarskich. To jest, jak tutaj widzimy, rok 2014, nowszych danych nie mam, 2,5 miliona klientów, tak? Wcześniej było jeszcze więcej. Można się cieszyć, proszę Państwa, że to maleje, tak? W porównaniu z prawie 4 miliony, ale dołóżmy do tego jeszcze realnie działające wróżki, serwisy telewizyjne i tym podobne, tak? W skali kraju to nam da tak czy owak około 3 milionów. Proszę Państwa, prawie 10% ludzi. 12% internautów korzysta z wróżek. No i pytanie, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Czy wróżka jest w stanie przepowiedzieć przyszłość? Właśnie, dobre pytanie. Milczenie, proszę Państwa, wiele mówi. Jeżeli nie jest w stanie przepowiedzieć, no to kto idzie do wróżki, nie? Jeżeli jest w stanie przepowiedzieć, to pytanie, skąd ma informacje? Tak? Może wracamy do tego słonia poskładanego z różnych kawałków, prawda? No właśnie. Co ciekawe, proszę Państwa, z tych badań, to nie są moje, ja tylko zacytowałem wyniki badań, wynika, że najchętniej przeglądają te serwisy osoby powyżej 45 roku życia i użytkownicy sieci z wyższym wykształceniem. Czyżby porażka wyższego wykształcenia? Prawda? No właśnie. Tu może krótki cytat, jeden. Oczywiście można znaleźć ich wiele, tu z jednej z książki człowieka, który zajmuje się tego typu sprawami. I pisze tak. Beata wróżyła kartami Tarota. Najpierw okazało się, że niektórym osobom w ogóle nie musiała stawiać kart. Cała historia, którą miała danej osobie opowiedzieć, pojawiała się w umyśle Beaty w parę sekund po tym, jak klient przekraczał próg jej mieszkania. W następnym etapie rozkładała klientem karty, zaczynała mówić i budziła się po pół godzinie mówiąc. Nie miała pojęcia, co przez ten czas wygadywała. Mówimy o świadomości i wolnej woli. Ale najczęściej widziała naprzeciwko siebie przerażone oczy. Później Beata zaczęła widzieć w domu dwie postaci, mężczyznę i kobietę. Byli bezcieleśni, bezgłośni, ale bardzo ofensywni. Gdy jej dzieci zaczęły wybudzać się w nocy z krzykiem i skarżyć się rodzicom na niemiłą panią i brzydkiego pana, zerwała z wróżeniem. No, proszę Państwa, neurobiolog musi powiedzieć,
tyle. Wzruszyć ramionami. No nie mam pojęcia. Nie mam aparatury, żeby to w jakikolwiek sposób sprawdzić. To są zdarzenia jednostkowe, nie poddające się metodologii, którą stosują nauki przyrodnicze. Tak? Natomiast warto również w kontekście tych znaków zapytania, które się wcześniej pojawiały, również zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście nie mamy do czynienia z rzeczywistością bardziej złożoną. I jeśli mówimy o źródłach inspiracji i naszych planach, tak, które puszczamy do realizacji, czy aby inna rzeczywistość, której naukowo nie jesteśmy w stanie ugryźć, coś w tym nie miesza. To oczywiście zmienia perspektywy naszego widzenia, ustawia naszą ontologię i na to pytanie, proszę Państwa, neurobiolog już nie odpowie. Natomiast każdy z Państwa może, do czego serdecznie zachęcam. Dziękuję za uwagę.